Cześć wszystkim! Znowu powiem 7. To w końcu dalszy ciąg Pillars of Eternity. Biała Marcha. Dobra. Wracamy do gry, tam gdzie zakończyliśmy. Było dużo powodów, dla których nie nagrywałem od dłuższego czasu Pillarsów. Główny był taki, że trochę mi się Pillarsy znudziły. Trochę mi się przejadły. A po drugie było troszkę błędów w Shadowplayu, którego używam do nagrywania gier. Między innymi był taki błąd, który powodował, że nagranie było ściśnięte do rozdzielczości drugiego monitora, jakiego posiadam. Właśnie, który mi służy tam do czytania czatu i tak dalej. Który ma właśnie dużo mniejszą rozdzielczość niż mój główny monitor Full HD. I czasami losowo nagrywania były właśnie ściśnięte do rozmiaru tego drugiego monitora. Co nie było najlepiej. I to za bardzo tak losowo się objawiało i nie było za bardzo co z tym zrobić, ale na szczęście już Nvidia to naprawiła. No i właśnie ostatnie trzy odcinki, które nagrywałem Pillarsów, właśnie w ten sposób się kompletnie zespół zepsuł i to też miało wpływ, że troszkę mi się znudziło. Ponieważ musiałbym wszystkie te trzy odcinki od nowa nagrywać, co właśnie robię. Dobra. Ostatnio skończyliśmy na trochę małym cliffhangerze. A mianowicie level upy. Nie będę przeglądał wszystkich opcji, tak jak bym to wtedy robił, ponieważ mi się nie chce. Wezmę to, co wtedy wziąłem. No widzicie, tutaj dla Paladyna wziąłem praworządną duszę. Chodziło nam głównie o to, żeby Paladyn był z grubsza odporny na zauroczenia i na dominację, ponieważ on może zdejmować takie rzeczy atakami wręcz. Więc fajnie, jeżeli będzie w stanie innych zdejmować, ludzi, takie rzeczy. Ty weźmiesz sobie pewny cel. Zdolność pasywna, zamiast 20% draśnięć na trafienie oraz minimalne obrażenia plus 20%. Fajnie. Tak, ty, znaczy Eder. Diablica. Ty dostaniesz nieczystą walkę. Zamiana 10% trafień na krytyki. Fajnie. Oraz Alot. Tak, ty odblokowałeś 8 poziom zaklęć. To dla ciebie wziąłem ściana kolorów. Za obszar działania 20 metrów ściana. I dużo różnych fajnych efektów ma. Poza tym wziąłem też dla ciebie czarny łuk. Przywołanie broni czarny łuk. Generalnie ma duże obrażenia. Przerażenie. Przeskoki razy 1 z również dużymi obrażeniami oraz mistrzowską celność. Więc brzmi jak fajna rzecz, która się przyda na dłuższe walki. Dobra, dodatkowo dostajesz zaklęcie mistrzowskie 4 poziomu. Wezmę wstrząsające pociski, ponieważ to jest coś, co zawsze można użyć. No i dobra. Tyle jeżeli chodzi o awanse. Ostatnio spojrzeliśmy na to. Na to pomieszczenie. A teraz pójdziemy w ten kierunku. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Co się rozerwało ten konstrukt jak dziecięcą zabawkę? Mur zbudowany z kilku stóp litego kamienia, jednak coś przebiło. Właśnie, nie wiem już na ile ostatnio to zbadaliśmy. Ale generalnie cały czas jesteśmy w... To się nazywa Biała Kuźnia, tak? Biała Kuźnia. Generalnie przez podróż, przez całą Białą Kuźnię znajdowaliśmy różne właśnie skutki zniszczeń przez jakąś dużą, nieznaną bestię, która zniszczyła właśnie ten klan krasnoludzki. Oraz znajdowaliśmy znaki jakby wewnętrznych niesnasek klanu. Dobra, co my tutaj mamy? Syrenę. Co? Syreny są niezbyt miłe. Niech Palady nie zagruje. Dobra, teraz się wycofaj. Dobra, i tutaj podejdą troszkę bliżej. No i w tym czasie możemy rzucić
przykład mistrzowskie błogosławieństwo za darmo. Możemy troszkę zacząć je strzelać. Ty co, unieruchomienie oberwałeś, ok? To jeszcze nie jest najgorzej. Wróćmy tutaj kulę ognia. I zacznijmy do nich strzelać. Dobra, i teraz te syreny są najgorsze, ponieważ one nam będą spamować tutaj paraliże non-stop. Tego sobie rzucimy odporność na paraliż. Przez 27 sekund. To powinno nas na większość walki przynajmniej ubezpieczyć. Okej. Frontowa linia pada. Coś tu się dzieje? Oszołomienie. Dobra, nic wielkiego. Teraz tak, te syreny mają również dużą redukcję obrażeń. Spróbujemy rzucić na nie odsłonienie słabości. Szczęście nie mają zbyt dużego rzutu obronnego na wolę, więc powinno w nie wejść. Dobra. Jeszcze nam blokuje wejście. Okej, jakiś duch. Spróbujmy ją wykończyć. Spróbujmy go wykończyć. Tylną linią, a nasza przednia niech się skupi na tych syrenach. Dobra. Tu możesz rzucić tego swojego barbarzyńskiego ciosu. Dobra. Słonięcie słabości weszło bardzo ładnie. Teraz możemy wrzucić w nie różne fajne rzeczy. Ty jesteś unieruchomienie, Heather. Okej, dobra, przeżyjesz. Szczęście paraliż już na mnie wchodzi. Co to robiło? Przestraszenie. 13 sekund. Co to dawało? Okej, to zróbmy to. Okej, dobra, ładne obrażenia w nie powchodziły. Rzućmy jeszcze mistrzowskie pociski. Coś ty jeszcze miałaś? Dziki opór, nie? Serce furii, pełny atak. Wrażenia plus 25%. Dobra, też się przyda. Ładnie, jedna z nich padła. Teraz skupmy się na drugiej. Masz jeszcze zaklęcie, masz jeszcze nekrotyczną lancę. Masz odsłonięcie? Chyba nie zdążymy rzucić przed odsłonięcie słabości do niej. Okej, dobra, padła. Poszło ładnie. Barbarzynka trochę oberwała, ale... ale spoko. Dobra. Tu mamy jakieś parę tablic. Przyjrzyjmy się im. Nasiona nasze rosną w obcej i dzikiej krainie, ale pamiętamy o naszych korzeniach. Chociaż jesteśmy daleko, wciąż jesteśmy rodziną. My, którzy stoimy ramię w ramię z najstarszymi imperiami, wysyłamy cię naprzód. Uszanuj nas, tak jakbyś my cię pamiętali. Tak jak my cię pamiętamy. Choć nasze kamienne baszty otaczają koralowe bramy, jesteśmy nadal pergoronami. Zapiszcie imiona nasze w swoich szalach i sercach. Okej? Okay? Może zobaczmy, co tu mamy. Tylko trochę zębatek. Pomyśl o tych, którzy byli przed tobą, którzy powstają po tobie. Wspomnij najpierw swojego ojca, a na końcu młodszego brata, bo wszyscy pergunowie to jedna rodzina. Okej. Okay. Jakaś skrzynia. Co my tu mamy? Mikstura pewniejszego bicia magii, szafir, pierwotny wiatr. Spieście nadzoru, przed działania zdolności plus 10%. Okej, to może się nam przydać. Dobra, i to jest pewnie jakaś zagadka z tym. Pozłacany globus wykonany z niezwykłą wręcz dbałością o szczegóły, wykute w złocie łańcuchy górskie wznoszą się ponad gładkie jak lustro morza, natomiast linie rzek przecinających kontynenty
wyglądają jakby wyryte ostrzem brzytwy. Trzy idealne szafiry umieszczono na Ruati, Starej Walii i Żyjących Ziemiach. Na spiżowej obręczy klejącej globus wyroto trzy powtarzające się teksty. Pamiętaj o wszystkich pergrunach, od najstarszych twych przodków po swych najmłodszych potomków. Okej, czyli trzeba by pewnie nacisnąć szafiry w odpowiedniej kolejności. Od nas najstarszych klonów do najmłodszych. Przyjrzyj się globusowi. Zakrągłą szafiry są na tyle duże, żeby wcisnąć się kciukiem. Sprawdzasz je i czujesz, że jest pod nimi jakiś sprężynowy mechanizm. Nie jesteś jednak w stanie stwierdzić nic więcej. Okej, dobra, no to zrobimy to losowo. Od najstarszych. Czyli Stara Walia. Zapada się po... Okej, dobra. Żyjące ziemie. Stryknięcia wchodzi pod... Ciszka z szafir. Stryknięcie wchodzi pod górski łańcuch. Okej. I zostało Ruati. Okej. Kiedy ostatni szafir wchodzi na miejsce, globus rozjaśnia się żyły jasno bieskie... rozjaśniają żyły jasno i bez niebieskiego światła. Następnie globus przesuwa się o ćwierć obrotu, kiedy światła przygasają z jednego krańca pomieszczenia dopieka się metaliczny terkot kół zębatych i skrzyd kamienia. Hey there. Dobra. Odkryliśmy skarbiec. Dobra, to co my tutaj mamy? Buty uniku, refleks plus 2 mech. Pas eotonowej kondycji, coś takiego też już mamy. Krawisze potęgi duchowe, obrażenia od magii plus 10%. To brzmi fajnie. Skrzynia Wodewys. Co to jest? Obrażenia cięte. Nożnik trafień krytycznych plus pół, ale to wszystkie mają topory, tak? Szansa 10% narzucenia przy trafieniu lub trafieniu krytycznym. Piętno natury. Zmniejsza odbicie i refleks. Obrona, choroba, trucizna plus 20. Meh. I oczyszczenie z toksyn. Nie ma żadnego poziomu. Czyli nie jest ani dobrej jakości, ani mistrzowski. Więc nie zadaje, nie ma dodatkowej celności, więc taki sobie złom. A co tutaj mamy? Zwój ochrony i zwój walczności. Okej, dobra. Mm-hmm. To się przydaje czasami. No i dobra. Żeby dać paladynowi ten obszar działania zdolności. Na przykład zamiast sygnetu, bo tego i tak nigdy nie używam. Moc plus 5, celowość plus 5. Nie wróży już na zauroczenie, zdominowanie przez 30 sekund. Dobra. Trzeba sobie to w ekwipunku, może na jakiegoś bossa się przyda. Co my tu jeszcze mamy? Percepcja plus 2. Wiedza plus 2, percepcja plus 1. Mech. Moc plus 3, odwet. To jest fajne. Co ty masz? Atletyka plus 2, nie wróci już na uruchomienie, fajnie. Ty co masz? Moc plus 3. Obrona. Okej, to jest jeszcze fajniejszy. Masz percepcję plus 2. Ty masz jakieś bonusy do mocy? Masz. Krawisze. Krawasze znaczy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Refleks plus 2. Ech. Dobra, to sobie zostawimy. Strzany obraz. Odbicie ataków dystansowych. Dobra, też sobie zostawmy tempo ataku plus 15%. Generalnie chyba trochę złomu się tutaj zebrało mi. Okej, dobra, to chyba nie był już złom, to co wrzuciłem właśnie. Buława. Można przypisać do Łotrzyk Kapłan. Szansa 10% na rzucenie po trafieniu lub trafieniu krytycznym ślepota. W sumie to nie mamy komu dać. Moglibyśmy dać niezłomnemu, ale on ma całkiem fajny miecz. Ponadto ma specjalną rzecz, która daje mu plus do bonusów, plus do trafień mieczem. Gdzie to było?
pamiętam. Celność główna. Natchniony płomień. O, właśnie. Dodaję mu plus 10 celności do miecza. Więc jemu nie będziemy dawać nie mieczy. A ten burzowiec, co to jest właściwie? Łuk myśliwski. Może napisać to pieśniarz, enigmatyk, łowca. Czyli nic, co mamy teraz obecnie przy sobie. Ale gdybyśmy mieli matkę, to możemy jej to dać. Co, jak weźmiemy matkę z powrotem do drużyny, to jej to damy. Dobra, Alot, ty sobie weźmiesz to obrażenie od magii, co obecnie masz. Minus 10% utraty szybkości z powodu pancerza. Całkiem fajne, ale 10% obrażeń od magii to chyba lepiej będzie dla ciebie. Dobra. Hey there. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Aby do nie prowadź nas. Strengthen us with your flame, Lord Abidan. Chyba im to... Bo im nic to nie dało. Dobra, zwój krytycznego przywrócenia wytrzymałości, fajnie, i nakazy i przysłowia Abidona. Bla, 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 bla. Dobra. Co my tutaj mamy? Adrowa kula oraz sztaba durgańskiego żelaza. Okej. Okay. Nam się przyda. W przyszłości. I co my tutaj mamy? Więcej przeciwników. Dobra, podejdźmy bliżej. Mamy jedną syrenę, z którą chcemy się bardzo szybko rozprawić. Dobra. Rzućmy tak samo jak wcześniej odporność na paraliż. Ponieważ ona będzie nas harasować. Tym ciągle. Dobra, ty żyjesz jeszcze. Dobra, użyjmy tego barbarzyńskiego czasu, póki żyje. Poza tym, co chcemy robić? Nie mają wszyscy słabą odporność na ogień. Tym tutaj zawalimy ładną kulę ognia. O tak. Dobra, ty jesteś ogłuszony. Hey there. Dobra, przydałoby się coś... Mamy jakąś odporność na ogłuszenie? Tak. Tylko to jest tylko na jeden cel. A możemy jakoś inaczej to zdejmować? Osłabienie. Kulawienie, unieruchomienie. Rozkojarzenia. Dobra. Chyba nie. Dobra, spróbujemy to jakoś przeżyć. Ale co możemy jeszcze rzucić? Błogosławieństwo. Możemy krąg obronny rzucić. To nam da wszystkie obrony. To nam powinno pomóc przetrwać te ogłuszenia. Dobra, tu jest jakieś widmo. Spróbujmy się nim zająć. Czy chcemy strzelać do tych tarczowników? Stawa obronna, okrzyk bojowy. Sami możemy ich okrzyczeć. Co ty jesteś? A, ogłuszony, okej. Okay. Ty nic nie zrobisz, ty też jesteś ogłuszony, ale dobra, zaraz stajesz. Okej, dobra, ty obrywasz od widma, ale na razie to jest pomijalne. Próbujmy kogoś tutaj zdominować. Okej, dobra, krąg obronny wszedł. Boskie piętno.
Czekaj, wiecie co? Zróbmy święty blask. Ponieważ ci tarczownicy są nośnikami dusz, więc na nich zadziała. Przy okazji rzucimy jakieś lekkie buffy na naszych. Okej, ty żyjesz. Czyli barbarzyński cios. Okej, teraz serce furii możesz też użyć. Dobra. Błogosławieństwo teraz. Okej, tarczownicy i obrońcy otrzymali sporo obrażenia. Możemy tutaj zarzucić te wstrząsające pociski. Ich powykańczamy. Możemy jeszcze jakieś AOE zapuścić. Błędny promień nie, ponieważ jesteśmy z widmem zwarci, nie możemy, nie możemy się ruszyć. Myślę, że po prostu pociskami ich wykończymy. O tak właśnie. Dobra, ty możesz rzucić dziki opór. Nie, w sumie nie musisz. Okej, paladyn wyleczył nas wszystkich, bo pewnie kogoś wykończył. Ty gdzie ty jesteś właściwie? Tutaj. Chodź się na to widmo. Kair? Na chwilę się skupimy na tej syrenie. Zdominowaliśmy tego gościa. Pewnie długo nie zostanie zdominowany. Okej, załatwmy to widmo szybko. Dobra, rzućmy może odsłonięcie słabości na syrenę. Okej, dobra, paladyn znowu ją wykończył. Fajnie, kogoś. Ogłuszenie, okej, dobra. No to się nie ruszysz na razie. Rzuciłeś to? Rzuciłeś, fajnie, tylko drasnąłeś. Tak, draśnięcie, więc to zaraz zejdzie. Ale dobra, rzućmy na krytyczną lancę, ona ma chyba słabą odporność na kwas. Dobra. Tutaj się zabawmy z tym widmem. Powalmy ją. Aż nie jest odporna na powalenie. Dobra. Dobra, ognia. Wszyscy na nią. Okej, dobra. Powalenie nam zeszło. Ale się skupiła na tej barbarzyńce. Prawie ją wykończyła. Wybuchowa śmierć, draśnięcie, trafienie krytyczne. 45 zimno, no. Widma jak wybuchają, potrafił zranić. Hey there. Co my tu mamy? Dużo krapu. A na tym nic ciekawego. Okej. Okay. To wygląda na ciekawie. Dlatego pójdziemy najpierw w tym kierunku. W okazji przydałby nam się też mały odcinek, znaczy odpoczynek w najbliższej przyszłości. Okej, poszli tam. To chyba nie było dla nich najlepsze. Okay, to jest jakaś obrońca baterii za ścianą. Hey there. Right here. Okay, chyba ten stand your ground chyba nie najlepiej dla nich zadziałało. Hey there. Bra. Right here. To jakieś
symbole na podłodze, ale najwidoczniej nic nie robią. Dobra, mamy jakieś drzwi kolejne. Okej. Do wyjścia. Okej. Hey there. We've never introduced this much essence into the White Forge. It... Abidan gave us the tools, Vasil. We've got to make them work. Okej. Ciekawe, o co tutaj chodzi. Right here. Dobra, mamy tu jakiś zamek. Zero pułapek jak na razie. Rygle wróć śmierci. Zapobieganie śmierci przez 20 sekund. O, fajnie. To się przyda do walki ze smokami. Pomniejsze odbicie zaklęcia przez 60 sekund. Okej. Co tutaj mamy? O duchowym przypisaniu. Bla, 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 bla. To już wiemy, jak działa. Co tutaj mamy? Czujesz mrowienie skóry, kiedy podchodzisz do kadzi. Wypełniona jest ona energią duszy przeżytymi istnieniami zachowanymi trzy razy dłużej. Esencja burzy się jak woda, rozlewając się po starożytnych rurach i zębatkach. Ale w samej kadzi znajduje się ciężki kamienny dysk, biały jak kość i pokryty runami. Okej, sięgnij po przedmiot. W momencie, kiedy palcami dotykasz powierzchni dysku, czujesz ciarki sunące w górę twojego ramienia. Z otaczających cię kamiennych ścian słyszysz szepty, a spośród chóru głosów wybija się jeden. Stop! These methods belong to us, to the Pargrunin. Co tu się wydarzyło? Śmielasz się na Abidan himself. You will regret your trespass. Bla 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 bla. Słyszysz zgrzyt i stukot. Na zewnątrz coś jęczy i warczy. Hey there. Okej. Adrowy dysk zyskaliśmy. Pierwotny ogień. Oj. Oraz osłona przeciwko żywiołom. Okej. Rozrzucone na stole księgi i stronnice pokryte są równajami i miarami esencji. Wygląda na to, że ktoś je pośpiesznie przeglądał. Okej. Dobra, wygląda na to, że na zewnątrz teraz coś nas czeka. Więc w następnym odcinku się z tym zabawimy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!